Cześć, witajcie w specjalnym jubileuszowym odcinku z okazji 5 urodzin kanału Salary Car Fever, czyli jubileusz. I nie inaczej jest z tym, w czym się znajdujemy, a więc z autem niespodzianką. Jakiś czas temu dałem wam quiz w moich mediach społecznościowych, a więc na Facebooku, na Instagramie. Quiz, jakie zwykle robię z autami, które odbieram, ale teraz quiz był inny, ponieważ nie pokazałem wam żadnego zdjęcia, a tylko zadałem wam pytanie z innym zdjęciem, z miniaturką tego filmu. A więc jakie auto pojawi się na 5 urodzin kanału? No i ku mojemu zdumieniu pojawiły się w zasadzie wszystkie marki w waszych odpowiedziach, w tych wszystkich komentarzach facebookowych, instagramowych i w zakładce społeczność na głównej stronie kanału, bo tam też są quizy. Ale ta marka nie padła. Jaga nikt nie wytypował. Tesla była, wszystko było. Alpina, wszystko. BMW, strzelaliście Mercedesy, tego było od groma, ale nieważne, nie było Jaga. A tak, moi drodzy, mamy dzisiaj I-Pace'a 400 w wersji zielonej, czyli tylko i wyłącznie napędzanego prądem. O tym samochodzie zrobię oddzielny test w klasycznej ramówce, także bądźcie spokojni, nie zapomnę o tym na pewno. Dziękuję bardzo Innoji, że po raz kolejny dali mi możliwość przetestowania bardzo fajnego samochodu. Wcześniej, jeśli jesteście nowi na kanale i nie oglądaliście, zrobiłem kilka odcinków, taka seria była, miniseria na temat Innoji Go, usługi carsharingu z BMW. Wtedy we flocie mieli BMW i3 oraz i3S. I te filmy są na kanale, także zachęcam do ich obejrzenia. Teraz zrobimy kolejny odcinek z najnowszym dzieckiem, a więc Jaguarem. Tak, tak, będzie się działo, moi drodzy, bo ten, kto nigdy nie jeździł elektrycznym autem, nie ma pojęcia, co oznacza 400 koni mechanicznych w elektryku. Z racji tego, że mamy całkowicie uwolnione auto od opóźnień w transmisji, czyli w skrzyni biegów, we wszystkich tych dodatkowych milisekundach, czy nawet dziesiątych częściach sekundy, a nawet całych sekundach, które zabierają wszystkie komponenty mechaniczne. Tu mamy maksymalny moment obrotowy dostępny od dotknięcia pedału przyspieszenia, wgniata nas dosłownie jak start odrzutowca i w tempie szybkiego motocykla osiągamy stówkę, a nawet 140 i wyższe prędkości. Także jest petarda. Ten samochód naprawdę wart jest poświęcenia mu czasu, o tym będzie później, ale chcę wam podziękować za te 5 lat. Nie myślcie, że kończę. Natomiast gdyby nie wy, gdyby nie widownia, no, sam dla siebie tego bym nie nagrywał. Także cieszę się, że jesteście. I nawiążę do często pojawiających się pytań pod na przykład testami z Evo, bo to jest też taka ciekawa rzecz, że... Znaczy pytań, wręcz to czasami są prośby czy nakazy. Kup to, kup tamto, kup jakiś mikrofon krawatowy dla Ewy, bo nie słychać. Ja to wszystko rozumiem. Staram się na sprzęcie, który już kupiłem, który już zainwestowałem pieniądze, pracować jak mogę. Potem w montażu ewentualnie podbijam też te poziomy. No ale pewnych rzeczy nie da się zrobić. Oczywiście taki system nagłaśniający gościa, czyli nie tylko mikrofon krawatowy dobrej jakości, jestem muzykiem z zawodu, jak nie wiecie, więc byle badziwe nie kupię chińszczyzny, kosztuje około 1000 zł. To jest wszystko. Mikroport, czyli no do czegoś ten mikrofon musi być podpięty, gdzieś trzeba zapisywać dobrej jakości audio. Ale problem jest taki, że ja tego mikrofonu krawatowego nie potrzebuję do szczęścia, bo ja staram się tak nagrać, żeby Ewę i tak było słychać. Rozumiem wasze rozczarowanie, że nie brzmi tak dobrze, gdyby gdzieś tam w bluzerce, nie wiem co prawda, gdzie podepnie sobie ten mikrofon, bo czasami w takich kieckach, kreacjach występujesz, nie wiem gdzie ten mikroport upchamy, no ale nieważne. No i właśnie do tego zmierzam. Sam mikrofon krawatowy w zali Express czy innego miejsca nie wystarczy, bo trzeba mieć cały osprzęt, czyli urządzenie, mikroport, do którego będzie podpięty ten mikrofon, który będzie nagrywał audio w dobrej jakości. Nie będę już robił product placementu, bo nie o to chodzi, ale taki sprzęt kosztuje około 1000 zł. I takie inwestycje trzeba poczynić na kanale, jeśli tego potrzebujecie. Okej, szanuję to, ale teraz zrozumcie, że powiem wam, ile zarabiam na filmach z Ewą, bo to głównie dla was na te filmy jest potrzebne. Goście u mnie nie występują poza Ewą na kanale. Mnie chyba dobrze zawsze słychać. Zakładając, że nagram z Ewą 12 odcinków w roku, co miesiąc będę do niej przyjeżdżał z jakimś fajnym autem, nagram aż 12 odcinków w roku, przez 3 lata powstanie 36 odcinków. I to jest mniej więcej czas, gdy będą się zwracały koszty zakupu takiego sprzętu dla gościa. 3 lata, może 3,5, bo to jest optymistyczny scenariusz. Przez niemal 40 odcinków będzie się zwracał zakup takiego bździdełka ze skrzyneczką i to jest trochę dramatyczna sprawa. Ja nigdy was nie oszukuję. Takie są fakty, moi drodzy. Filmy z Ewą cieszą się większą oglądalnością niż moje testy. Wiadomo, dziewczyna przyciąga do ekranu widzów, ale muszę was zmartwić, że nawet jeżeli film z Ewą obejrzy 20-25 tysięcy ludzi, to YouTube, Google AdSense, oceniam, nie wiem, od strony merytorycznej te materiały
dwa do trzech razy gorzej niż moje testy. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo Ewa już jest obeznana w samochodach, ma coś do powiedzenia, więc nie sądzę, żeby to była kwestia tego, że te materiały nie są treściwe. Natomiast jakoś tak jest, że te materiały są dwu, nawet trzykrotnie niżej finansowane przez reklamodawców, przez te losowe reklamy. Tak więc zakładając, że mój test obejrzy 8-10 tysięcy widzów, a z Ewą 20-25, to wychodzi dokładnie 1 do 1, jeśli chodzi o zarobek, ten groszowy zarobek z reklam. No, mam nadzieję, że więcej nie muszę dodawać. Naprawdę, ponieważ te filmy zarabiają dla mnie grosze, musiałbym 3 lata amortyzować tymi filmami zakup tego sprzętu. Nie licząc oczywiście godzin poświęconych na montaż, na to wszystko, po prostu byłoby to tylko zwracające się urządzenie. Więc mam wielką, ogromną prośbę do Was, ponieważ inwestycje w sprzęt są konieczne i sami się tego domagacie. Bardzo Was proszę, żebyście wspierali mnie na Patronite, ponieważ jak wiecie, na tym kanale nie ma nachalnych reklam, nie ma materiałów sponsorowanych, nie ma komercji, która się wkrada prędzej czy później u każdego. Natomiast na Patronite w tej chwili wspierają mnie dwie osoby, za co bardzo im dziękuję. Łączna kwota 20 zł. Patronite z tego zabiera jakieś tam pieniądze, bo wiadomo, że no, oni też się tym zajmują, to jest ich praca. I finalnie dostaję kilkanaście złotych miesięcznie od patronów. Jednym z nich jest nie kto inny jak moderator kanału, a więc Radosław Oksywce Świrus. Także pozdrawiam, dzięki Radek za wspieranie mnie. Bardzo mi miło, może za Twoim przykładem pójdą też inni, którzy się domagają pewnych rzeczy, a jak zrezygnują z jednego piwa w miesiącu, czy z, nie wiem, z drobiazgu, bo można wspierać kanał kwotą 5 zł, 10 zł miesięcznie. To są grosze, ale o to chodzi w crowdfundingu, żeby właśnie zebrała się grupa ludzi. Każdy wrzuci piątkę czy dziesiątkę i wtedy sprzęt można kupić. Potrzebuję też nowego komputera do montażu, ponieważ mój obecny sprzęt, zmontowałem na nim ponad 1000 filmów przez ileś lat i niestety nowa stacja robocza plus mikrofon, zestaw nagłaśniający dla gościa to jest około 7-8 tysięcy. Tyle muszę zainwestować w sprzęt. Także będę Wam bardzo wdzięczny za wspieranie mnie nie tylko dobrym słowem w komentarzach i łapkami w górę, bo to zawsze miłe, ale też no, wsparcie materialne, bo jak wiecie, nie sprzedałem się, nie poszedłem w komercję. Mam obecnie 84 tysiące subskrybentów i no wielu na tym etapie już poszło w komercję. Ja się trzymam pierwotnych założeń. Moje pierwotne założenia były takie, żeby samochód był głównym bohaterem każdego odcinka, a nie ja piszę prowadzącego. No akurat w tym odcinku jest inaczej, bo muszę się do Was zwrócić on faz. Odcinek jest jubileuszowy na temat kanału Saturday Car Fever i mnie niejako, więc no nie oglądacie bardziej samochodu, a mnie. Ale generalnie chodzi o to, żeby wszystko koncentrowało się wokół głównego aktora każdego wydarzenia, więc samochodu i żeby właśnie było to wszystko uwolnione od jakichkolwiek komercyjnych, sponsorowanych treści, żeby to wszystko było przekazem niezależnym. To jest to, o co Was proszę. Na PayPalu też można mnie wspierać jednorazowo, jak ktoś nie chce się deklarować na kilka miesięcy wsparcia, ale pamiętajcie, że to jest moja praca, już się dawno dostało moją pracą i oczywiście gdybym miał 50, 80, 100 tysięcy wyświetleń każdego odcinka, byłoby zupełnie inaczej, ale jest jak jest. Kilka tysięcy ludzi ogląda przeważnie moje testy, 10, 15, różnie bywa, natomiast no, pewnych rzeczy nie przeskoczę, algorytmów, zainteresowania autami, które testuję, tego nie zrobię. Staram się robić jak najlepsze testy, mam nadzieję, że to widzicie. Wzbogaciłem je ścieżką audio, moją muzyką, która mam nadzieję przypadnie Wam do gustu, już wiem, że wielu z Was przypadła. Mam też płyty, wydałem płytę, więc nagrodami dla hojnie wspierających patronów będą płyty nagrania mojego zespołu. To mogę zrobić, tak się mogę Wam jakoś oddzięczyć. Ja w celach opisałem na Patronite, jakie są potrzebne rzeczy. Na moim obecnym komputerze Dellu zmontowałem około 1000 filmów i on już nie domaga, męczę się strasznie, montaż trwa x godzin dłużej niż gdybym miał inną stację roboczą. Ogólnie, żeby ten kanał prowadziło się lżej i żebyście mieli lepszy odbiór, czyli lepsze audio, może jakaś kamera jeszcze lepsza. Natomiast to akurat nie jest priorytetem, chodzi o głównie system do montażu, stacja robocza i mikroport dla gościa. To jest około 7-8 tysięcy złotych, które trzeba zainwestować. To są całe miesiące przychodów z losowych reklam tego kanału, a nie zapominajcie, że ja przy tym spędzam nie mniej godzin niż normalna praca etatowa 40-godzinna. Więc no, miło by było, gdybyście zrozumieli to. Będę Wam wdzięczny. Apel jest do Was taki. Wspierajcie mnie tak, jak wspieracie oglądaniem moich filmów, komentowaniem i lajkowaniem, bo zawsze to pomaga jakoś podbić zasięgi tych filmów. Jeżeli nie ma aktywności ani łapek w górę czy w dół, jak chcecie, to dislajkujcie. Macie wybór.
po prostu to powoduje, że film jest oglądany, komentowany i jest jakaś aktywność. Algorytmom jest to potrzebne, żeby te filmy były polecane. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że kiedyś, no nie wiem, Mustanga V8, wiadomo, prawdopodobnie dlatego sama V8 podbijała zainteresowanie kanałem, ale w tej chwili, mimo tego, że staram się, co chyba widzicie i doceniacie, zresztą widać to w łapkach w górę, ponad 90% średnia każdego filmu w ocenach i same właściwie pozytywne wypowiedzi, czasami ktoś tam ma jakieś pretensje czy zarzuty, ale to normalne do mnie, na co staram się zawsze zareagować, jakoś poprawić w następnych filmach. Natomiast oceny filmów są dobre, komentarze są pozytywne, średnia jest dobra, średnia długość oglądania odcinka też jest wysoka, nie robię krótkich filmów, a i tak oglądacie, więc bardzo fajnie. Natomiast właśnie z jakiegoś powodu, no nie mam, te zasięgi są słabe. Nie wiem dlaczego, może gdybym poszedł właśnie bardziej komercyjny charakter, może bardziej wow, robił show na zasadzie niektórych prezenterów, ale to trochę nie w moim stylu. Ja bardziej wolę właśnie zamiast one man show robić one man show w innym znaczeniu, czyli bardziej nastawione wszystko na każdy samochód. Dobrze, moi drodzy, to by było wszystko. Mam nadzieję, że będziemy razem przez kolejne 5 lat. To wsparcie, o czym wam mówiłem, o co was prosiłem, będą linki do Patronite i PayPal w opisie odcinka i w podpiętym komentarzu. Jest mi niezbędne, żeby ten kanał dalej rozwijać, dalej ciągnąć. Jeśli dalej, to będzie dwóch patronów, którym jeszcze raz serdecznie dziękuję. To nie wiem, co będzie dalej, ponieważ z losowych reklam przy moich dziesiątkach godzin tygodniowo, które idą w pracę nad tym kanałem, no nie wygląda to zbyt dla mnie dobrze. No i nie za bardzo mogę też inwestować. To, że na tym prawie nie zarabiam, to jest już trudno. Natomiast inwestowanie, jeszcze dokładanie do kanału w ogóle moim zdaniem jest absolutnie bez sensu na tym etapie. Więc to mi jest potrzebne od was, żebyście też troszeczkę mnie wsparli i będzie mi miło. Jeśli nie, zobaczymy. Nie wiem, co będzie dalej. Ale mam nadzieję, że trochę patronów się pojawi po tym odcinku. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, lajkowanie, subskrybowanie i jeśli macie jakieś kolejne prośby czy roszczenia, żeby nie powiedzieć, napiszcie, jeśli to bardziej zostaniecie patronem, możecie wtedy chcieć czegoś ode mnie bardziej wymagać, jeśli będziecie mnie aktywniej wspierać. Jestem otwarty na taką współpracę, a jeśli nie, no to po prostu oglądajcie filmy. Jak będzie jakaś losowa reklama Google'a, to jej nie przerywajcie. To też możecie zawsze zrobić, jeśli dla was 5 zł, 10 zł miesięcznie wsparcia mnie, czy jakaś jednorazowa kwota wspierająca to jest za dużo. To chociaż tym możecie pomóc, że będziecie oglądać te reklamy zawsze, to parę groszy, wiecie, ziarnko do ziarnka, jakoś to się uzbiera. No, problem jest tego typu, że wiecie, ja nie jestem singlem, nie jestem kawalerem, mam żonę, rodzinę, pracę w zawodzie, obowiązki inne i dopóki kobieta widzi, że jakiekolwiek są z tego korzyści, no to jeszcze to toleruje. Ale jak widzi, że hobby męża pochłania go bez reszty, no już miałem na przestrzeni tych 5 lat, nie chcę wracać do niemiłych sytuacji, ale były takie akcje, które się no bardzo, bardzo źle się działo ze względu właśnie na ilość pracy, pasji i zaangażowanie w ten kanał, no ale wiecie, zawsze będę miał argument. No ale popatrz, hej, ilu widzów mnie wspiera, zobacz, to się wszystko pnie w górę, rozwija. Zawsze kobitkę można wtedy, wiecie, udobruchać, załagodzić. Sprawa. Dobra, nie przedłużam. Dzięki jeszcze raz za dotrwanie do końca, za wspieranie mnie, aktywne i pasywne. Zawsze każdemu jestem wdzięczny. Mam nadzieję, że dalej kolejne marki się pojawią, których jeszcze nigdy nie było na kanale. Nie tylko Jag, ale pojawią się inne, jak Land Rover, jak, nie wiem, no, już nie będę wymawiał niektórych marek, bo pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie, jak zwykle, stay tuned. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Na razie.